Cześć, tutaj Kurkan, witam Cię w filmiku na temat patcha 9.5. Nowa linia niszczycieli brytyjskich jest wprowadzona. Zaczyna się od Valentina i przechodzi w Archera. Z Valentina do tej pory można było przeskakiwać na Bishopa, na artylerię i na Churchilla 1. Gdzie w patchu 9.5 zostanie to zmienione. Nie będzie można przeskoczyć na Churchilla, z tego co widzimy. Archer... Piąty tier z wyglądu mi od razu kojarzył się z LC-kiem. Mały, niski. Natomiast prędkość wjeździe do przodu 12 km na godzinę, co jest tragiczne. Natomiast jazda do tyłu, z tego co sprawdzałem, to jest 28 lub 30 km na godzinę. Także bardzo ciekawa gra będzie musiała być na tym pojeździe. Pojazd, który na miejsce docelowe musi dojechać tyłem, potem się odwrócić i dopiero zacząć ogień. Artylerzyści jeżdżący siódmym tierem brytyjskiej będą czuli się jak w domu. Standardowo dwie gąsienice mamy do wynalezienia. Trzy radyjka, silnik. Dwa silniki to niczym nie pomaga. 12 km na godzinę jest prędkością maksymalną. Także niestety, ale on do przodu to będzie jeździł bardzo słabo. Natomiast mamy trzy działa do wyboru. I tutaj już topowe działo ma penetracji 171. To jest jak dla mnie chyba bardzo dużo, bo 171 penetracji to mają czołgi radzieckie na ósmych tierach. Amerykańskie również mają tyle penetracji. Także na piątym tierze tyle penetracji. Tutaj chyba nie powinno być jakiegoś problemu z przebijaniem jakichkolwiek czołgów. Dosyć szybkostrzelny. Może być ciekawy w związku z tym właśnie, że porusza się szybciej jadąc tyłem. Ciekawie będzie się grało. Niestety na teście nie raz tylko się udało zagrać, bo nie ma chętnych na grę na tych tierach.